Nikt nie wie, komu służy ta strata czasu, jaką jest przygotowanie do matury, ale póki co wszyscy się tego trzymają. Nie zwariowałam, naprawdę tak myślę. Mało tego, jestem pewna, że większość osób, które oglądają ten film, myślą dokładnie tak samo, ale nie każdy ma odwagę o tym powiedzieć głośno. Witam Cię serdecznie w czytelniczym czwartku, a słowa, które ode mnie usłyszałeś, pochodzą z książki Kryzys Szkoły Jespera Jula, którą chciałabym Ci dzisiaj polecić. To jest książka, która robi w głowie rewolucję. Jeśli jesteś przywiązany do obecnego systemu edukacji, to możesz poczuć przynajmniej dyskomfort. Powiem o 5 kwestiach, które przykuły moją uwagę. Po pierwsze, Jesper Juhl mówi tak. I tutaj odczytam króciutki fragment. Społeczny nacisk na konieczność zdobycia jak najlepszego wykształcenia jest nie tylko daremny, ale także skrajnie niezdrowy, ponieważ rzuca się cieniem na relacje międzyludzkie, a przede wszystkim między rodzicami i dziećmi. Mało tego, uważam, że taki cień na relacje kładzie się również pomiędzy uczniem a nauczycielem, ponieważ od samego początku jest taka presja na posłuszeństwo, a nie na prawdziwy rozwój. Musimy sobie zadać pytanie, czy my chcemy mieć zdrowych psychicznie uczniów, czy uczniów posłusznych, bo jedno z drugim się nie łączy. Druga kwestia, czy zależy nam naprawdę na tym, aby nasi uczniowie wchłonęli jak najszybciej, jak najwięcej wiedzy i później ją wypluli na teście, a potem zapomnieli? Bo jeśli zapytamy o to specjalistów od zasobów ludzkich w firmach, które rekrutują ludzi do pracy, okaże się, że takich ludzi już nikt nie potrzebuje. Po trzecie, nie ma czegoś takiego jak trudna klasa, tylko są trudne relacje między nauczycielem a uczniem. W małżeństwie, jeżeli jest tak, że dwie strony się nie dogadują, to obie idą na terapię i to jest sytuacja idealna, w której obie osoby pracują nad sobą. Natomiast jeżeli jest jakaś trudna relacja między nauczycielem a uczniem, wiemy o tym dobrze, wygląda to w ten sposób, że uczeń idzie do psychologa albo do pedagoga, natomiast nauczyciel nie robi w tej sprawie zbyt wiele potem. Moim zdaniem i zdaniem Jespera Jula właśnie powinno tak być, że te dwie osoby rozmawiają o tym, jak powinny się ze sobą dogadać. Czwarta kwestia. Zrezygnuj z autorytetu stawianego na funkcji nauczyciela. Z racji tego, że jesteś nauczycielem, nie należy ci się autorytet tak po prostu, tylko trzeba go zbudować jako autorytet osobisty. I jak zbudować taką osobistą markę wychowawcy, opowiadałam przez 2 godziny na live, do którego link jest podany w opisie. I piąta kwestia. Według Jespera Jula istnieje tylko jeden sposób, aby nastąpiła pozytywna zmiana w naszych szkołach. I tutaj pozwolę sobie odczytać drugi, już taki króciusieńki fragment na temat tego, jaka jest recepta, żeby ta sytuacja mogła ulec zmianie. Mam ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z duńskimi i szwedzkimi szkołami i wiem, że uczniom jest dobrze, kiedy nauczycielom jest dobrze. Kiedy dopieszcza się ich, oferuje szkolenia, superwizje i dodatkowe warsztaty. To są przecież z reguły inteligentni, kreatywni i otwarci ludzie. Kiedy raz podejmą decyzję, że chcą coś zmienić, wtedy idzie już szybko, nawet jeśli politycy im nie pomagają. Nie trzeba zmieniać ani struktury nauczania, ani powiększać kadry. Trzeba tylko dopilnować, żeby ludzie, którzy pracują w edukacji, czuli się z tym dobrze. Kiedy my, jako rodzice, czujemy, że potrafimy wiele, czujemy się spokojni, zadbani, tak samo się czują nasze dzieci. I to samo się dzieje w szkole. Zatem, aby w szkole działo się dobrze, w pierwszej kolejności dbamy o naszych nauczycieli i wychowawców. Dlatego startujemy z wyjątkowym szkoleniem dla wychowawców Fit EduCamp, całodniowym, które organizujemy właśnie tutaj, dlatego dzisiaj czytelniczy czwartek jest troszkę w innych okolicznościach. I na tym szkoleniu będziemy bardzo dokładnie omawiali wszystkie te kwestie, o których właśnie wspomina Jesper Juhl w Kryzysie Szkoły. Polecam tę lekturę. I polecam też szkolenie, na które zapraszamy Was właśnie tutaj, czyli do hotelu Ibis w Bielsku-Białej, 6 maja. I kochani, jest tak napięty harmonogram, że od godziny 8 rano do 19.30 cały czas się coś będzie działo. Będą tutaj 2 szkolenia w jednym, fit wychowawca i super silny uczeń, czyli nauczycielskie triki na budowanie wewnętrznej siły. 2 linki będą w opisie także tutaj do tego szkolenia, do tego filmu. Będzie superwizja dla wychowawców, czyli coś, czego jeszcze nigdy nie było i zawsze do tej pory było tak, że musieliśmy sami dźwigać te problemy, które pojawiają się w szkole, które słyszymy od uczniów, które słyszymy od nauczycieli i od wychowawców innych i od rodziców, a teraz w końcu będziemy mogli poznać narzędzia, jak się tego balastu pozbyć, tak żeby mieć czysty umysł i po prostu móc dalej pomagać, a nie wypalać się wewnętrznie.
I też będzie moduł z fizjoterapeutą, moduł pod tytułem Sieć na zdrowie, bo w szkole się bardzo dużo siedzi niestety i jak to zrobić, żeby to jednak na zdrowie nam wyszło. Całe szkolenie kosztuje na osobę 295 zł i to jest cena do końca lutego, także bardzo prosimy o to, żeby się zmobilizować, gdyż dzisiaj jest ostatni dzień na to, żeby to szkolenie wykupić. W cenie szkolenia jest wyżywienie całodniowe, to znaczy całodniowa przerwa kawowo-herbatowo-wodno-owocowa i obiad. To będzie danie wegetariańskie w duchu fit, tak żeby wszystko było zdrowe. Będzie też pełen pakiet taki konferencyjny, materiały, możliwość zakupienia wspaniałych pozycji książkowych, pomocnych właśnie w budowaniu lekcji wychowawczych i także gadżetów, których no, na co dzień nam brakuje, bo nawet czasami nie wiemy, że takie rzeczy się na rynku pojawiają, a teraz będzie możliwość zakupienia oczywiście w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam nadzieję, kochani, że w maju spotkamy się tutaj i będziemy rozmawiać o tym, jak realnie można szkołę zmienić i na pewno to razem zrobimy.